Chciałem być Kaizen, ale mi nie wyszło. Witaj, nazywam się Marcin Kokoszka i witam Cię na moim kanale. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, zrób to teraz. Dzisiaj porozmawiamy sobie o metodologiach, jakie testowałem i jak bardzo chciałem być taki produktywny i tak udoskonalać siebie tak krok po kroku, dlatego że zawsze byłem taki bardzo narwany, taki, że mówiłem, dobra, od razu ogarnijmy wszystko, wszystkie pomysły naraz, zróbmy te wszystkie rzeczy. Później przyszedł czas na metodologię Kaizen, gdzie przeczytałem o tym, jak właśnie można każdego dnia trochę się polepszyć, trochę być lepszym każdego dnia, tak, i być lepszą wersją samego siebie i że to działa, tak. No i bardzo się starałem tak na spokojnie podchodzić do tematu, że okej, Marcin, uspokój się, ważne, żebyś dzisiaj chociaż jedną rzecz zrobił trochę lepiej. I nie wiem, czy ja błędnie zrozumiałem tą metodologię, ale raczej jestem taką osobą jednak, która po prostu jak coś wchodzi, to na maksa. I inspiracja piątkowa, która była właśnie na temat książki Jedna Rzecz, też mówi o tym, że jasne, że ja jestem taki trochę lepszy, ale ja chciałbym być od razu dużo bardziej lepszy. Ja wiem, że w planowaniu to jest ciężkie, że jak planujesz jakieś rzeczy, to nie możesz zrobić od razu tak, że chcesz, nie wiem, mieć progres o 1000 czy o 10 000%. Natomiast możesz działać tak, żeby właśnie do tego dążyć. Możesz chcieć zrobić tak, żeby osiągnąć właśnie te wyniki takie ogromne. I ja zawsze byłem taką osobą, która jak wpadła na jakiś pomysł, to chciała od razu zrobić wszystko. Jeżeli też tak macie, tak, to myślę, że nie ma co z tym walczyć, tylko trzeba dobrze zaplanować. Zrobić tak, żeby powiedzieć, ok, 1% czasu poświęcę na to planowanie, żeby wszystko to, co mam w głowie, wszystko to, co mi w międzyczasie jeszcze później dochodzi, to sobie zapisuję, sobie planuję te wszystkie rzeczy, ale od razu można pozwolić sobie na to, żeby robić te rzeczy duże, żeby planować, żeby marzyć też, tak, no bo ok, marzenie, wyznaczanie celu, tak jakby ja bardzo lubię marzyć i od razu to przenosić na papier, no i tak naprawdę cel, no to jest marzenie z datą realizacji, więc sobie zapisuję, kiedy co chcę zrobić, jakie mam zasoby, ale jakich mi brakuje, czego też potrzebuję i dzięki temu po prostu cały czas jakby mega cisnę do przodu i chcę bardzo szybko zrobić dobre wyniki, podejmuję szybko działania, no i myślę, że to jest też taki jeden z moich jakby powodów zarówno moich sukcesów, jak i moich porażek. Dlatego, że jeżeli ktoś tak działa sobie na spokojnie, to zanim dojdzie do jakiejś porażki, to on prawdopodobnie jest w stanie wszystko tak przeanalizować, że do tej porażki nie dojdzie, bo tak naprawdę nawet nie będzie tych rzeczy robił. Natomiast zanim ktoś to przeanalizuje, to ja już też wiem, czy to wyjdzie, czy nie wyjdzie, ale dlatego, że ja to zrobiłem. I teraz, jeżeli coś ma nie wyjść, to okej, to ja wiem w tym momencie już, dobra, to nie wyjdzie, więc ktoś mówi, nawet nie zaczynam, a ja mówię, dobra, ja już dawno zacząłem, dlatego już teraz wiem, że to nie wychodzi, ale w momencie, kiedy ma coś wyjść, w momencie, kiedy to jest dobry pomysł, kiedy albo już wiem, jak coś zmodyfikować, żeby było dobrze, to w tym momencie, kiedy inni dopiero by coś zaczynali robić, to ja już wiem, że już mam jakieś wyniki, mam już jakąś próbkę danych, no umówmy się, że w biznesie dane, informacje, jakby musisz wszystko mierzyć, bo jesteś w stanie poprawić to, co jesteś w stanie mierzyć, to mając już te dane, mając te informacje, jesteś w stanie zacząć już przechodzić do lekcji, do jakby drugiego etapu, czyli do skalowania. I już jesteś o krok przed innymi. A bardzo często czas jest bardzo ważny. Właśnie ten timing, tak? Timing is everything. To jest jakby też powiedzenie, no, bokserów akurat, ale chodzi o to, że czas jest bardzo ważny, w którym coś robisz. Jeżeli ty znajdujesz jakąś lukę, jakąś niszę, jakiś super pomysł na biznes, to bardzo możliwe, że jeżeli teraz nie zaczniesz działać z tym, jeżeli od razu nie zaczniesz to robić, to można być tak na grubo, tak? No to za 3 miesiące już może być, no, po prostu za późno, tak? Już inni mogli zacząć 3 miesiące wcześniej, już zajęli ten obszar rynku i powyżej. A ja wiedziałem, tak? A ja miałem taki pomysł, a oni to zrobili, tak? No i właśnie dlatego nie bądź tą osobą, która mówi, a ja wiedziałem, a ja też miałem taki pomysł, tak? Bo w liceum mi znajomi mówili, że myśleli o naszej klasie wcześniej, tak? Tylko jej nie zrobili, a ktoś inny ją zrobił, tak? Ktoś inny mówił, tak, a to Facebook to przecież takie proste do zrobienia i do skopiowania. No jasne, że proste, trzeba było to po prostu dawno temu zrobić, tak? Wiele biznesów jest prostych i to, co później słyszymy od innych, to mówią, gdyby to było takie proste, to by wszyscy to robili. Ja mówię, a gdyby wszyscy słuchali ciebie, to by nikt tego nie zrobił. Tak? I teraz, jeżeli ty masz jakiś pomysł, jeżeli chcesz coś robić, jeżeli wierzysz w siebie, jeżeli jesteś na to po prostu nakręcony, to zrób sobie, daj sobie tylko tą po prostu chwilę na to, żeby to wszystko dobrze zaplanować. Daj sobie chwilę na to, żeby to przemyśleć i zacznij działać. Nie czekaj w nieskończoność, tak? Bądź tak, jak ja mówię, właśnie go big or go home, po prostu bądź wielki, albo tego nie rób wcale. Tak? Osiągnij wielkie rzeczy, albo idź na grzyby, tak? Po prostu nie rób tych rzeczy. Jest tyle fantastycznych rzeczy, które można robić, chociażby po prostu można oglądać fajne filmy, tak? Można by, nie wiem, czytać super
super książki. Można leżeć na plaży, jak ktoś to lubi. No, ja akurat nie lubię leżeć, wolę zwiedzać, tak? Ale lubię jeździć gdzieś coś pozwiedzać. To szybko się nudzę, więc powrotem wracam do biznesów, tak? Do jakiegoś rozwoju, do tego typu rzeczy, ale każdy lubi coś innego. Jest tyle fantastycznych rzeczy, że naprawdę nie ma po co się marnować i po co marnować czasu na jakieś rzeczy, których się obawiamy, które nie wiemy jak zrobić i tak miętko podchodzić do tego krok po kroku. To jak jestem i to jak to, co też no, gdzieś tam polecam, to po prostu zrób to, sprawdź to. Oczywiście nie zmuszaj się do tego, każdy ma inny charakter, tak? Ja tak jak mówię, no nie jestem, jakby mi bycie Kaizen nie wyszło. Może to źle zrozumiałem, może coś się zrobiłem tam nie tak, natomiast bardziej jestem osobą taką, która bardzo mocno chce szybko sprawdzić jakieś rzeczy i dążyć do jakiegoś efektu, osiągnąć wielkie rzeczy. No i też osiągnąć tak szybko, jak się da. Może nie szybciej, ale tak szybko, jak się da. Nie wiem, czy to było dobre, co powiedziałem. Nie wiem, czy jakby to takie, może to jest niepopularne, co powiedziałem, ale daj sobie prawo do tego, żeby być sobą. Po prostu, tak myślę, chyba to już jest bardziej popularne. Tak? Daj sobie prawo do tego, żeby podejść do tematu na tyle rozsądnie, na ile jesteś w stanie, ale żeby daj sobie też prawo do tego, żeby działać. Zaplanuj sobie to i działaj. Na dzisiaj to już wszystko, jeżeli podobało Ci się to, jeżeli masz jakieś pytania, jeżeli się z tym zgadzasz lub nie zgadzasz, skomentuj to, daj mi proszę feedback, daj informację, co Ty o tym sądzisz, co myślisz. No i oczywiście już zapraszam Cię do kolejnego filmu. Do zobaczenia.